dzisiaj naszym gościem jest pani dr Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jeden z czołowych ekspertów, jeżeli chodzi o historię mówioną, też w takim ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Dzisiejszy wykład pani doktor będzie dotyczył wywiadu jako jednej z możliwości pozyskiwania informacji źródłowych. I myślę, że jest to bardzo istotny temat dla nas, ponieważ zawsze chcemy coś nowego z tych spotkań z naszymi świadkami uzyskać, prawda? I tutaj ogromne doświadczenie pani doktor na tym polu powinno nam pomóc, że takie informacje będziemy mogli uzyskiwać jeszcze szerzej. No, żeby już nie przeciągać tej części oficjalnej, pani doktor, prosimy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja najpierw chciałam podziękować za zaproszenie. Gdzieś tam mnie Państwo wynaleźli w dalekim Olsztynie. I korzystając z początku, bym poprosiła tutaj pana doktora, ponieważ przywiozłam z Olsztyna echa przeszłości. Czy możemy prosić pana doktora? Przywiozłam tak. Nie pana doktora, który mnie zaprosił, tak? Będzie wesoło. Słuchajcie, przywiozłam echa przeszłości z Olsztyna, który mogę podarować tutaj na rzecz grupy, która bada orahistorię z moim artykułem o wywiadzie. Także to do zbiorów można przekazać, żebyście nie musieli kserować. I jakoś można będzie z tego korzystać. Ja się będę trzymała może tego tematu, wywiad jako technika otrzymywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej. Jestem historykiem historii najnowszej z przypadku, można powiedzieć, ponieważ pracę magisterską pisałam z XVII wieku na podstawie listów biskupa warmińskiego Jana Stefana Wyczki do Jana III Sobieskiego. I teraz, kiedy sobie analizuję, to właściwie już wtedy, to był rok 87, jak zaczęłam studia, już wtedy kierowało mnie w kierunku duszy człowieka, tego wnętrza. No ponieważ nie było możliwości, ani nikt wtedy nie myślał o żadnych nagraniach, ani o wykorzystywaniu wywiadów w badaniach naukowych, w badaniach historycznych. W związku z tym poszłam w kierunku pamiętników, listów i tego, co może człowiek napisać od siebie, tak te swoje wewnętrzne jakby myśli przelać na papier. A to wtedy były jedynie listy i pamiętniki możliwe do badania. Potem jakby o tym trochę zapomniałam, poszłam do szkoły uczyć jako nauczyciel i też starałam się tych uczniów jakby ukierunkowywać na dotarcie do innych źródeł, a nie tylko pisanych, dokumentacyjnych, aktowych. Wiedziałam, że to jest i trudne, no i dzisiaj bym powiedziała nudne, przynajmniej dla mnie. Nie za bardzo mnie interesuje analiza poszczególnych wyrazów czy sensu zdania w jakichś tam dokumentach politycznych. Zresztą w ogóle od polityki stronie, no a niech się fascynują nią ci, którzy lubią. Także myślę, że ta dziedzina takiego człowieka w historii jest mocno zaniedbana. Chociaż już od niedawnych czasów jest taki, wyodrębnił się taki podyscyplina, która się nazywa psychohistoria. Ona też jest fascynująca. Jeszcze też nie mamy za bardzo doświadczeń jako Polacy w tym badaniu, ale powstają już takie książki, na przykład choroby Adolfa Hitlera, czy tam, nie wiem, życie psychiczne jakiegoś innego władcy czy wodza. One troszeczkę, one są oczywiście wśród tych zmarłych budowane na dokumentach, które zostały zachowane, ale my, zbieracze historii mówionej i tych opowieści też możemy pod tym kątem analizować naszych rozmówców, tak? Jak oni sobie radzą z przeszłością, jak oni sobie układają tę przeszłość we własnej głowie, przez jakie tam filtry przepuszczają tą swoją biografię. I w ten sposób oczywiście my nie mamy do tego jakby specjalnie uprawnień, ale jeżeli ktoś by z Was podjął drugie studia psychologiczne, no to jest super połączenie i w tym kierunku można iść.
bo naprawdę nie mamy specjalistów z psychohistorii. Także to jest jeszcze pole badawcze do odkrycia i tutaj można się doktoryzować właśnie w tym kierunku. Historia, a inne nauki społeczne zaczęły się u mnie jakby kształtować myślenie o tym projekcie, kiedy przeszłam do pracy jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej do dydaktyki historii. I trzeba tam było sobie wymyślić temat pracy doktorskiej. Więc ja na początku chciałam, żeby to był podręcznik do historii regionalnej, bo czym się okazało, że podręcznik nie może być pracą doktorską. I mój promotor, Janusz Rulka z Bydgoszczy, powiedział, żebym najpierw zbadała świadomość historyczną młodzieży, żeby potem móc na bazie tej świadomości określić, jaki podręcznik jest im potrzebny. I co się rzeczywiście stało, ale badając świadomość historyczną, musiałam wejść w całe zagadnienie badań socjologicznych, pedagogicznych, tych ankietowych, kwestionariuszowych, więc tu już zupełnie odchodziłam jakby od tej stricte historii na rzecz badań społecznych i pedagogicznych. Ale to dla mnie na plus się teraz okazało, ponieważ mam taką wiedzę, powiedzmy takie doświadczenie, których nie mają moi koledzy, koleżanki badający historię najnowszą tylko na źródłach jakichś tam politycznych i pisanych. I to pozwoliło mi przygotować ankiety, taki sondaż diagnostyczny wśród młodzieży, przeprowadziłam te badania i tam już wtedy się okazało, że brakuje mi jednak tych relacji bezpośrednich. To znaczy miałam setki ankiet z odpowiedziami ABC, co prawda dawałam tam na koniec swobodną wypowiedź, ale to też nie było to, że ja bym mogła z kimś tak naprawdę porozmawiać sobie na spokojnie z kilkoma uczniami, którzy mogliby się mi pożalić na temat tej edukacji regionalnej, prawda, albo mogliby coś więcej wiedzieć, czego by chcieli. Tej możliwości nie miałam i to już po skończeniu tego doktoratu jednak trochę taki niedosyt wystąpił, że badania ilościowe są tylko częściowe, nie dają całego obrazu. Do tego trzeba by właśnie jakiś fragment badań jakościowych dołączyć, żeby można było szerzej rozpatrzyć tą całą problematykę. I w związku z tym skupiłam się na wywiadzie. I to jest 2004 rok, kiedy powstał ten mój artykuł, wywiad jako ta technika otrzymywania informacji źródłowych, ponieważ chciałam zastanowić się, w jaki sposób my, historycy najnowszej historii, możemy wykorzystać te wszystkie techniki i metody, które dają nam inne nauki społeczne czy pedagogiczne. No i można, się okazało, tak? Trzeba było porobić sporo tej kwerendy literaturowej, ale się okazało. Otóż już w, powiedzmy, drugiej połowie XX wieku, czyli lata 70., 80., metodolodzy historii w źródłach historycznych wskazywali takie symptomy, że wywiad, czyli ta mówiona informacja przekazywana przez jakiegoś świadka historii, może być dla nas źródłem historycznym. Na przykład Jerzy Topolski pisał, że źródłem jest wszystko, co może być pomocne w konstruowaniu obrazu przeszłości, również ludzkie zachowania, które są obserwowane przez historyka, dają mu wiedzę o utrwalonych elementach tradycji. Więc źródłem można nazwać nie tylko nośnik informacji, ale i niesioną przez nią informację. Nośnik informacji dla nas dzisiaj to jest na przykład płyta gramofonowa, na którą jakieś przemówienia były nagrane. Ja jeszcze robiłam na taśmach magnetofonowych, nagrywałam to wszystko i tak było przechowywane, to dzisiaj już jest nieużywane. My dzisiaj nagrywamy na MP3, ale za chwilę już będą kolejne nośniki informacji i one za lat 50 czy 100 pójdą do Muzeum Techniki. Tak? Czyli ten nośnik informacji będzie dla nas źródłem, w jaki sposób utrwalano wiedzę w na początku XXI wieku. Tak jak dzisiaj mówimy o papierusie, o papierze, o jakichś tam innych formach. Ale też to, co ten nośnik informacji niesie, czyli ta informacja jest również źródłem według Topolskiego, a Topolskiego pewnie znacie, to są lata 70., 80., tak? Jeżeli chodzi o podziały tych różnych źródeł, to rzeczywiście tam historycy wkładali te przekazy ustne, relacje, wywiady w różne formy, ale jeden z tych podziałów jest dosyć szczególny, a mianowicie podział na źródła zastane i intencjonalnie tworzone.
historycy wcześniejszych dziejów mają do czynienia tylko z tymi źródłami zastanymi. Czyli no wchodzą jakby w bazę źródłową średniowiecza, dziejów nowożytnych i te źródła, które już otrzymują. Natomiast historyk dziejów najnowszych może sobie te źródła tworzyć. To jest oczywiście czasami negowane przez historyków klasycznych, że no, my jesteśmy po to, żeby badać źródła, a nie żeby je tworzyć specjalnie. Ale zobaczcie chociażby pierwsze lata PRL-u, kiedy różne instytucje organizowały konkursy na pamiętniki chociażby ziem odzyskanych, ziem tam zachodnich i północnych, nauczycieli, pionierów zagospodarowujących nowe ziemie, to przecież też były źródła wywołane, tylko nie ustne, ale pisane. Ludzie pisali wspomnienia, były nagrody, część było wydawanych przez różne instytucje pamiętnikarskie i to wchodziło jako pamiętnik. To było też źródło wywołane. My dzisiaj możemy wywołać źródło mówione i to jest chyba łatwiejsze niż już zmuszać ludzi do pisania jakichś wspomnień. Chociaż też się zdarzają jeszcze takie, powiedzmy, konkursy na jakieś wspomnienia dotyczące czegoś, tak? Z tym, że wtedy mówię, mamy materiał pisany, a my jednak się trzymajmy tych mówionych. I w związku z tym historyk może być uczestnikiem takiego spotkania, interakcji z naszym źródłem. To jest w ogóle tylko i wyłącznie dla nas charakterystyczne, dla czasów najnowszych, ponieważ historyk czasów wcześniejszych bada materię nieożywioną. On nie może sobie porozmawiać z jakimś tam aktem dokumentacyjnym, z jakąś kroniką pisaną w średniowieczu czy nic, a my możemy sobie porozmawiać. Z jednej strony to jest fascynujące, że mamy źródło, z którym wchodzimy w tą interakcję, a z drugiej to jest też niebezpieczne, tak? Na ile my, jak my możemy sformułować pytanie, żeby tego źródła, broń Boże, nie urazić, żeby go nie zrazić do siebie, żeby on się tam nie zamknął w jakiś sposób? To jest naprawdę wielka umiejętność. I historyk może być, właśnie wchodzić w różne role tutaj. Dlatego dzielimy te wywiady na swobodna rozmowa lub wywiad. Drugi, organizowanie spotkań uczestników jakichś wydarzeń historycznych. Wtedy my jesteśmy jakby koordynatorem takiego panelu, czy jakiegoś większego spotkania, jak są na przykład, chociażby Związek Sybiraków, tak? Spotykają się na jakimś tam wykładzie, czy spotkaniu, każdy może mówić, a my to inicjujemy, jesteśmy jakby pomysłodawcą, inicjatorem, nagrywamy, ale tak, możemy z tymi ludźmi dyskutować, czyli możemy zadawać jakieś pytania, możemy o coś dopytywać, albo stać sobie z boku i tylko słuchać, co oni mają do powiedzenia. To jest w zależności od tego, na ile się my, jako badacze, czujemy kompetentni, bo tutaj kolejną rzecz chciałam powiedzieć. Jako badacze musimy być bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia tego wywiadu. To znaczy, nie można, tak jak robią to dziennikarze przeważnie, biorą dyktafon, tak, czy mikrofon i nagrywają jakieś wypowiedź. Co prawda, jeżeli już mamy wypowiedzi takie dłuższe, no, w babskich pismach typu, nie wiem, Kobieta i Styl albo Pani, to już są takie kilkustronicowe, umawiam się na sesję zdjęciową, to przypuszczam, że ten dziennikarz jest przygotowany na taką rozmowę, tak? Wie o aktorze, o pisarzu dużo może istnieć. Natomiast w takich jakichś drobniejszych gazetach, czasopismach, gdzie są krótsze wywiady, to są zwykłe, banalne pytania i nie musimy znać biografii tej osoby. Ale historyk, badacz musi koniecznie znać tą osobę, jeżeli to jest osoba znana, publiczna, musi wiedzieć, co o niej napisano, co ona napisała, tak, jeżeli również ta osoba publiczna znana się wypowiada w jakiś sposób. Ja tutaj mogę swoją refleksję podać. Jak prowadziłam wywiady z Władysławem Ogrodzińskim, takim działaczem regionalnym u nas na Warmii i Mazurach, który był, no, pełnił różne funkcje, był i dyrektorem muzeum, i był dyrektorem Ośrodka Badań Naukowych, i jakieś inne jeszcze. Ja po prostu, a jeszcze był literatem w dodatku. Więc ja przeczytałam wszystkie jego prace, słuchajcie. Dzięki temu powstała biografia. Biografia taka jakby częściowa jego, ale też spis wszystkich jego publikacji, bibliografia jego prac właśnie. Ja zanim poszłam na wywiad, to rok czasu czytałam jego książki, a jeszcze 5 powieści napisał. Więc jak chciałam zadać jakieś pytanie, jakie wątki on tam ujął, to ja musiałam to znać. Więc
pierwsza zasadnicza rzecz, my musimy być przygotowani. I to było takie wtrącenie co do organizowania chociażby tego spotkania z sybirakami. Taki przykład, tak, jakąś grupą społeczną, która wie, bo żyła, bo była, bo jest uczestnikiem, była uczestnikiem tego wydarzenia. My musimy albo to bardzo, bardzo dobrze znać, wtedy możemy z nimi dyskutować, możemy pytać o konkretne rzeczy. Możemy powiedzieć, a pan w takim artykule napisał to i to, czy teraz się zmieniły pana poglądy, tak? Bo na tym spotkaniu może być coś zupełnie innego i my wtedy już widzimy, gdzie on zmienił zdanie i dlaczego. Jeżeli my tego nie przeczytamy wcześniej, nie mamy takiego pojęcia, nie mamy możliwości zadania tego pytania w ogóle. Tylko jesteśmy biernymi uczestnikami takiego wywiadu, co moim zdaniem bardzo zuważa ten wywiad nagrany. Charakterystyka wywiadu. Czym się właśnie różni wywiad od rozmowy? Jest to teraz już metodologii dosyć dobrze opracowane, ale my jeszcze niezbyt dobrze potrafimy to sami nazywać, tak? A szczególnie historycy, którzy nie siedzą w oralnej historii, tylko czasami wykorzystują to i wtedy w przypisie powołują się na rozmowę z tym i z tym, tak, wtedy i wtedy. To jest w przypisie. Albo informacje uzyskane z rozmów z takimi, takimi ludźmi. Czy oni rzeczywiście rozróżniają, czy to były rozmowy, czy to były wywiady? Wywiad jest sposobem, techniką zdobywania informacji celowo ustaloną, wcześniej zaplanowaną. Musimy mieć temat, musimy mieć zestaw jakichś pytań, jeżeli nie napisanych, chociaż powinien być dla nas przynajmniej napisanych, to przynajmniej te pytania w głowie. Musimy mieć tą osobę, z którą prowadzimy wywiad, mówię, jakieś informacje o tej osobie musimy mieć zebrane. I jest pewien układ ról, czyli przychodzimy do kogoś, ten ktoś jest naszym badanym, my jesteśmy badaczem. My zapowiadamy, przychodzimy na wywiad, umawiamy się, jaki będzie cel, on się może przygotować do danego zagadnienia, może przynieść jakieś jeszcze dodatkowe swoje zdjęcia, czy dokumenty, materiały, na podstawie których będzie nam to swoje życie, czy dane zagadnienie opowiada. Rozmowa natomiast jest wymianą zdań niezaplanowaną zupełnie wcześniej. Chociaż z takiej rozmowy też mogą wyniknąć bardzo fajne informacje, ale jeżeli my chcemy, żeby ta rozmowa była dla nas źródłem historycznym, koniecznie musimy z tego zrobić notatkę. Notatkę po rozmowie, notatkę po wywiadzie. Często się tak zdarza, że nie jesteśmy przygotowani sprzętowo, tak? Czyli nie mamy, no dzisiaj w każdym telefonie komórkowym jest dyktafon, ale powiedzmy kiedyś tak nie było. Nie mieliśmy tego dyktafonu, a spotykamy kogoś bardzo istotnego i rozmawiamy. To też taka rozmowa może czasami nam być zamiennie stosowana w metodologii z wywiadem ukrytym. Czyli takim, że ta osoba nie wie, że jest badana, a my wiemy, co chcemy od niej uzyskać. Tak? Co od tej osoby chcemy uzyskać. I w związku z tym mamy pewne strony wywiadu. To nie są, jeżeli mamy jedną osobę, z którą rozmawiamy, to nas nie jest tylko dwóch. Czyli to nie jest tylko badacz, czyli ja i badany, mój rozmówca, ale to jest też odbiorca. Odbiorca taki, o którym my myślimy. My, umawiając się na wywiad z samą osobą, musimy powiedzieć, do czego jest to potrzebne. Czy to jest do naszych badań naukowych, czy to jest do tworzonego archiwum. Dobrze, a kto później z tego archiwum będzie mógł korzystać? No każdy zainteresowany, tak? Więc odbiorcą jest szeroki krąg ludzi. Nie wiemy, kto będzie korzystał z archiwum historii mówionej, z tej relacji, którą zebraliśmy za lat 10, 20, 50, jeżeli to się uchowa na tych nośnikach. Nie wiemy, w jaki sposób będzie analizował tą naszą relację. Dlatego krąg odbiorców jest bardzo szeroki. Jeżeli mamy wywiad taki dziennikarski, prasowy, on jest później opublikowany, no to odbiorcą jest czytelnik, jak najbardziej. Dzisiaj czytelnik, a przecież do gazet XIX-wiecznych, okresu międzywojennego, też historycy sięgają. Także to, co już zostało opublikowane, to, co zostało nagrane, jest źródłem, do którego się możemy odnieść my i możemy odnieść, mogą się odnieść osoby następne, które będą to czytały czy wysłuchiwały później. I pewnie jest jeszcze taka kwestia rozróżnienia informacji i faktów w wywiadzie.
Do tej pory właśnie tak było w historii, że historycy dziejów najnowszych szukali tylko faktów u respondenta. Czyli pytali o konkretne rzeczy. A w którym roku było to? A co pan tam, czy pan był w tych wydarzeniach? A jakie osoby jeszcze były? Proszę wymienić z imienia nazwiska. A jakie kary nastąpiły za dane wydarzenie? A ile lat później pan, powiedzmy, siedział? Czy był przetrzymywany? A jakie tortury stosowano? I konkretne pytania o konkretne rzeczy pytali historycy. Natomiast jest takie jeszcze zadanie badacza, mianowicie obserwacja. My nie tylko zadajemy pytania, ale też obserwujemy tego badacza. Tego nie robimy, tego widzę, czy studenci, czy nagrywający badania nie robią często, a źle. Ponieważ to jest też jedna z form uzyskania informacji. Czyli raz nagranie, a dwa notatki z obserwacji. One czasami mogą, one powinny być też w transkrypcji wywiadu. Czyli jeżeli dana osoba się uśmiecha, albo ma łzy w oczach, albo podnosi głos, albo wyraża coś emocjonalnie, dobrze by było, gdybyśmy w kwadratowych nawiasach to zapisali. Jeżeli nie, można sporządzić taką notatkę z obserwacji z prowadzenia wywiadu. Ale wtedy trzeba sobie przypominać też, mówiąc o tym i o tym, tam nasz respondent, czy tam pan X, bardzo się wzruszył. To później jest potrzebne, tak, do określenia jakby psychiki tego naszego respondenta. Do tego, jak on podchodzi do danych zagadnień, które są dla niego no jakby mało ważne, takie ogólne, bo mówi bez emocji, tak? A które są dla niego bardzo ważne, albo na co się wścieka, mimo że upłynęło 30 lat, albo 50 do danego wydarzenia, to on ciągle jest zdenerwowany, jak o tym mówi. To jest potrzebne do interpretacji odpowiedniej wywiadu. Jeżeli tego nie zrobimy, tylko zapiszemy tylko i wyłącznie słowa, które on wypowiada, no to ten wywiad siłą rzeczy jest uboższy. A przecież chodzi nam o to, żeby jak najszerzej to zinterpretować. Zresztą jak badają badane akta wcześniejszych wieków, no to też zawsze badamy okoliczności powstania. Tutaj też powinny być jakieś okoliczności nagrania tego wywiadu i tego, jak ten człowiek do tej przeszłości się odnosi. Jakie możemy wyróżnić rodzaje wywiadów? To jest wywiad indywidualny i zbiorowy, trochę o tym już mówiłam, czyli albo się spotykamy z jedną osobą, którą sobie umawiamy wcześniej, wiemy, z kim chcemy się spotkać, dlaczego jest to nam potrzebne, my się do tego przygotowujemy, albo jest to wywiad zbiorowy, który jest dużo trudniejszy moim zdaniem do przeprowadzenia, ale nawet później do zinterpretowania. Bo wywiad zbiorowy to jest rozmowa w jakichś takich naturalnych, codziennych warunkach z członkami pewnej zbiorowości społecznej. Nie musi on być robiony jakby jednocześnie. Na przykład profesor Andrzej Sakson prowadził w latach pod koniec 80. takie wywiady z Mazurami na wsiach mazurskich. To był taki wywiad zbiorowy, który dawał nam później obraz pamięci i świadomości historycznej, regionalnej, poczucia tożsamości tej grupy społecznej. Ale on się nie zebrał ich do świetlicy, tak, i nie rozmawiał z nimi wszystkimi jednocześnie, tylko chodził od domu do domu, przy płocie, mówi, czasami rozmawiał, ale podczas takiego, powiedzmy, tygodniowego pobytu miał tych wywiadów minus 30 czy 50, tak, i to jest, można to nazwać wywiadem zbiorowym, ponieważ jest czas określony, dosyć skondensowany i grupa społeczna i cele, które były realizowane przez tego badacza właśnie. Kolejny podział to na wywiad ukryty i jawny. Jawny, zapowiedziany, jak już mówiłam, ale ukryty. Jak pisałam ten wywiad w 2004 roku, proszę Państwa, to napisałam, że ukryty na ogół prowadzą pracownicy służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu, służb ochrony państwa. I on jest może dla nas, tak wtedy napisałam, że najbardziej odpowiedni jest jawny, bo to wtedy z góry się określa cel, osobę i nie jest to jakby zatajnione. Po czym sama w 2009 czy 2010 roku taki wywiad ukryty przeprowadziłam. No i teraz już mogę to zweryfikować. Wywiad ukryty jest wtedy, kiedy spotykamy nagle osobę dla nas ważną, wartościową. Ona coś mówi, a my już w głowie mi się wtedy otworzyła klapka, że przecież ja ją mogę jeszcze o to i o to, to wypytać. I tak też się stało. Ta osoba nie wiedziała o tym, że ja tak ją podpytuję. Ale to nie było nic złego, ponieważ była taka sytuacja, że oglądaliśmy pałac w Drogoszach, który jest
Po Junkierski Pałac opuszczony, a ponieważ się zajmuję dziedzictwem kulturowym w Warmii i Mazur po 1945 roku, więc dla mnie to było już fascynujące, żeby z kimś porozmawiać. Okazało się, że była tam pani stróżyna, tak? Czyli stróż. I ona opowiadała, jak przyjeżdżali tam w latach 40. Jeszcze ludzie z jakiejś gminy, z urzędu, z jakimiś ciężarówkami wybierali pewne rzeczy, no, rozkradali po prostu. Ona to mówiła tak sobie, my tam grupką stanęliśmy, ona tej grupce to opowiadała. No przecież nie wyciągnę wtedy czegośkolwiek, nie wiem, notatki, bo ja prowadzę wywiad tutaj, czy się pani zgodzi, czy pani podpisze zgodę na to. No to jest niemożliwe w takiej sytuacji, tak? Trzeba to było wykorzystać w inny sposób. Oczywiście ja nie znam ani imienia, ani nazwiska, ani pani, ani wieku. My się o to nie pytałam, tylko można wtedy określić lat około, powiedzmy tam, iluś. Że kobieta i że lat około iluś i że co ona robiła i o czym ona mówiła. I to był ten wywiad ukryty i teraz stwierdzam, że zdarzają się sytuacje dla badacza takie, w których może ten wywiad ukryty zastosować i wcale nie jestem żadnych służb specjalnych. Trzeci podział to jest na wywiad standaryzowany i niestandaryzowany. Standaryzowany, inaczej nazywany kwestionariuszowy albo skategoryzowany. Czyli sami sobie ustalamy pytania i według tych pytań pytamy. Ale jeszcze większa kategoryzacja jest taka, kiedy piszemy jakby taką ankietę, tak? Czyli ankieta jest do wypełnienia anonimowo przez ludzi, audytoryjna, kiedy teraz bym wam rozdała kartki z pytaniami ABC do określenia, to jest ankieta audytoryjna, może być też ankieta pocztowa, czyli rozsyłamy pocztą, trzeba im to pocztą zwrócić, to już zero, nie wiem ile, kilka procent zwracalności w ogóle jest nieekonomiczne. I jest wywiad kwestionariuszowy. Najlepszym przykładem tego wywiadu jest, jak przychodzi do nas ankieter na powszechny spis narodowy, tak, do spisywania. On ma konkretne pytania, na które trzeba odpowiedzieć, ale on sam zaznacza tymi kółeczkami. Nie daje nam tej ankiety. No i wtedy też nie wchodzi się za bardzo w taką interakcję, bo tego ankietera nie interesuje, co my mamy do powiedzenia w takiej sytuacji. I teraz taki przykład. Ostatni spis to 2011 bodajże, nie było pytań o grupę etniczną, tylko o narodową. Na Warmii i Mazurach wyszły koszmarne rzeczy, wyszło, że nie mamy żadnych Warmiaków ani żadnych Mazurów. W 2002 roku, na tym spisie wyszło 4000 Warmiaków, 6000 Mazurów, a w 2011 zero. Dlatego, że nie było takiej opcji do zaznaczenia, tak? Gdyby to był wywiad taki bardziej otwarty, to ten ankieter mógłby napisać, że dana osoba czuje się Warmiakiem, dana osoba czuje się Mazurem, albo to jakoś inaczej określić, tak? Że ma pochodzenie niemieckie, ale teraz ona już się uważa bardziej za Polaka, bo żyje tam 50 lat w Polsce. Ale takiej możliwości nie było, dlatego te wywiady kwestionariuszowe też mi się osobiście nie podobają. One są podobne do ankiet, czyli raczej taką statystykę robią, a nie wchodzą do głębi człowieka. Natomiast niestandaryzowany to jest właśnie ten wywiad otwarty, taki swobodny, pogłębiony. Jest to luźna wypowiedź na określony temat, ale na tyle luźna, że ten nasz rozmówca może ją modyfikować. My oczywiście musimy mieć tą schedułę badawczą, czyli powiedzmy zestaw pytań, z którą idziemy i o co chcemy się zapytać, co jest dla nas interesujące, ale jeżeli się okaże w międzyczasie, że rozmówca na pytanie trzecie ma do powiedzenia 10 razy więcej niż na pytanie piąte, tak, no to my możemy już do tego piątego nie dojść, bo on się zatrzyma na trzecim i tak nam wspaniale opowiada. Więc to jest rzeczywiście taki wywiad niestandaryzowany, bardzo płynny. Trudno tutaj z góry określić czas. Idziecie czasami na wywiad, wiecie, że możecie godzinkę, dwie, a tu się okazuje, że człowiek się dopiero rozkręca. Tak? Albo na przykład, no nie wiem, w pół godziny i on już nie ma co do powiedzenia więcej, albo w 20 minut. Więc to są rzeczy bardzo, bardzo płynne. I tak jak powiedziałam, no chyba największe zadanie nasze leży w dobrym przemyśleniu sobie, kogo chcemy zaprosić do rozmowy, co o nim wiemy. Dlatego, jeżeli on się nam zamknie po 20 minutach albo po pół godzinie, my nie wiemy, co go dalej zapytać. No to jest stracony wywiad, moim zdaniem. No, 20 minut, co można w swoim życiu opowiedzieć 20 minut? No, 20 godzin to rozumiem, ale 20 minut. Jak nie będziemy umieli go jeszcze dalej podciągnąć, podpytać, to
nie będzie dobrze. Ale z drugiej strony, jak też mamy taki określony, że na przykład chcemy tych sybiraków 20, a najgorsze są teraz te projekty, powiedziałabym. Z jednej strony fajnie, bo dają nam pieniądze, ale z drugiej, jeżeli sobie w projekcie napiszemy 20 sybiraków przepytamy, tak? A nas jest dwóch czy trzech, którzy prowadzą wywiady. I mamy określony na to czas. A każdy sybirak może po 5 dni opowiadać o swoim życiu. No i co powiemy człowiekowi? Nie mów, bo my już mamy czas, musimy lecieć, bo tylko mamy po 2 godziny do nagrania na jedną osobę? No też tak nie można robić. Czyli to jest naprawdę ciężko gdzieś tutaj wypośrodkować. Ja nie mam na to złotego środka. Znalazłam osobę, która jest dla mnie wspaniałym źródłem informacji. To już poprowadziłam 19 wywiadów, każdy 2-3 godziny. I co z tego wychodzi wywiad rzeka teraz? A początkowo chciałam tylko do właśnie taki wywiad bardziej skategoryzowany jest taki, że ja miałam konkretne pytania i na konkretnie on musiał odpowiedzieć. Ale no jak on zaczynał odpowiadać, to mi się otwierały nowe klatki, nowe jakieś szufladki w moim mózgu, to jeszcze można to, tamto, siamto dopytać i naprawdę zrobiło nam się bardzo dużo, tak? Tego wszystkiego. No i to, co właśnie ta ilość prowadzonych wywiadów z jedną osobą, to jest, można to podciągnąć, może troszeczkę skategoryzować pod wywiad narracyjny. Ale to są, wywiad narracyjny się już charakteryzuje od samego początku pewnymi założeniami. To jest oczywiście rodzaj tego wywiadu swobodnego, niestandaryzowanego, ale on się powinien zaczynać od słów, proszę nam opowiedzieć o swoim życiu. No jest to tak pytanie początkowe, szerokie, że nie każdy rozmówca, albo nawet powiem, że mało rozmówców wie od czego zacząć, tak? No bo o swoim życiu, czyli od czego? No i wtedy trzeba już te pytania pomocnicze, tak? Od tego, gdzie się pan urodził, pani, kiedy, o swoich rodzicach, o dziadkach, no bo w wywiadzie narracyjnym trzeba do korzeni również sięgnąć i po kolei. Tu już wiemy, że powinniśmy na taką osobę przeznaczyć więcej czasu do nagrywania, do tego wywiadu narracyjnego. Oczywiście najpierw przed każdym wywiadem trzeba ten cel badań oznaczyć, czyli kim jesteśmy, przedstawić się z imienia, z nazwiska, jaką instytucję reprezentujemy, po co chcemy nagrywać. Tutaj sprawy formalne, to myślę, że macie już z prawnikami uzgodnione, czyli pewne oświadczenie, zgoda na rejestrowanie, na przetwarzanie tych informacji, na archiwizowanie. Ale też jest taki haczyk, że respondent, który się zgadza na ten wywiad, on tylko widzi jakby tą perspektywę. Nie patrzy, że to będzie za lat 10 mogło też być wykorzystane. Nie wiem, czy trzeba to uświadamiać, może lepiej nie. Natomiast tak powinno to być gdzieś tam zapisane, że to jest, będzie zarchiwizowane i do późniejszego również wykorzystania przez badaczy jakiś, bo inaczej, właśnie to jest taki minus, że część osób prowadzi, różnych stowarzyszeń, nawet osób prywatnych, dziennikarzy, prowadzi wywiady i chowa je do szuflad. To jest niestety minus tej historii mówionej, to jeszcze by trzeba było może jakoś, no ale tego się chyba nie da specjalnie ustawowo, czy jakimiś założeniami nakazać. Jedynie można odwoływać się do dobra wspólnego, skoro nagrywamy, to żeby to nie zostało tylko u nas. Badacze tak często mają, że robią sobie wywiady pod swoją pracę naukową i potem to zostawiają. No ja jestem tego przykładem, dlatego że jeszcze nie mam archiwum odpowiedniego, któremu bym chciała to przekazać. Oczywiście myślę o tym, aby stworzyć takie archiwum historii mówionej Polski Północno-Wschodniej w centrum w Olsztynie i wtedy, jak coś takiego powstanie, to jak najbardziej wszystkie wywiady, które mam, a już mam kilkadziesiąt, na pewno po samym jubileum mam 19, ale tam jeszcze z wieloma innymi osobami, to na pewno przekażę do tego archiwum. Natomiast nie oddam moich zbiorów do karty, albo do Wrocławia, albo gdzieś indziej, bo oni to wrzucą w tysiące swoich innych zbiorów i to nie będzie jakby tej całości, tak? Także takie regionalne zbieranie i gromadzenie zbiorów też mi się wydaje, że jest fajne, bo ci z Wrocławia robią tutaj Dolny Śląsk, tu Lubelszczyzna robi swoje tereny, prawda, a my byśmy chcieli mieć swoje i też nie ma takiej możliwości chyba, żeby wszystkie relacje znalazły się w jednym miejscu. Bo nawet Narodowe Archiwum Cyfrowe nie jest w stanie mieć takich pojemnych dysków czy miejsc na serwerach, żeby wszystko zebrać. Zresztą każdy ma prawo własności badać do tego, chyba że się zrzeka, tak, na jakąś, na rzecz kogoś.
A jak nie, to jest moja własność, jak ja nagrywałam, ile ja godzin swojego prywatnego życia spędziłam w tym. Ja nie oddam tego tak sobie, tak? To tak jak książkę napiszecie, nie oddacie, żeby ktoś na tym robił interes, brzydko mówiąc, no ale to jest nasza prywatna własność. Chyba, że podpiszecie taką zgodę na wykorzystanie tego. Czyli tak, jeszcze wracam do tego wywiadu narracyjnego. Cel badań, potem wysłuchujemy opowieści tego naszego respondenta. Nie powinniśmy mu przerywać, nie powinniśmy go ukierunkowywać. Trzeba mieć anielską cierpliwość, bo jeżeli ktoś się rozgaduje, mają niestety tendencję taką, że poboczne wątki dla nich są ważniejsze niż dla nas. Czyli tam dygresje różnego rodzaju, a coś mu się przypomni i ta wypowiedź często jest chaotyczna. Mi się nie podoba generalnie ten wywiad, bo wiesz, jak coś jest tak układane ładnie, ale jest to zasada wywiadu narracyjnego. Dopiero jak, jeżeli ten nasz respondent, rozmówca dojdzie do tego momentu, no i jestem teraz tutaj, pani to opowiadam, to całe moje życie, jakby zakończy taką kropką, wtedy możemy wejść w trzecią fazę wywiadu narracyjnego, a mianowicie pytania wyjaśniające i uzupełniające. Oczywiście my musimy sobie notować pewne rzeczy w trakcie jego opowieści, co chcemy dopytać, bo na przykład nie zrozumieliśmy tego, albo co chcemy jakby więcej dowiedzieć się, bo się może okazać, że to, co dla niego było mało ważne, dla nas jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych celów, które sobie postawiliśmy. Dlatego on powinien wtedy odpowiedzieć nam na różne pytania. Wtedy też możemy zadać takie pytania o stosunek badanego do danego zagadnienia. Na przykład jak do tego doszło, co było dalej, jak się zaangażował w to, żeby coś tam nam szerzej opowiedział. Także to jest możliwe oczywiście do zastosowania przez historyka, ale musimy mieć osobę taką, która jest ważna i która tym wywiadem narracyjnym będzie mogła nam wyjaśnić pewne kwestie. Bo to jest też wywiad narracyjny taką bazą pod biografię człowieka, który żyje. Jeżeli chcecie się biografią zająć danego człowieka, to taki wywiad narracyjny rzeczywiście jest tutaj wskazany, bo to jest jeden z tych dokumentów osobistych, które tworzymy. Czyli oprócz różnych materiałów archiwalnych, źródłowych dotyczących danej postaci, my możemy również dołączyć do tego te wypowiedzi jego ustne. Jeszcze. Oczywiście pedagodzy, socjolodzy zupełnie, to znaczy może nie zupełnie, ale częściowo inaczej dzielą wywiady. Nie będziemy się tutaj wchodzić, dlatego że każda dyscyplina ma swoje już założenia, ma swoje różne podejścia do sprawy. Ja tu jak najbardziej chciałabym się skupić tylko i wyłącznie na historii. Tak, element metody biograficznej to właśnie mówię. No i jeszcze może ważna jest wiarygodność materiału dostarczonego przez wywiad. To jest główny zarzut historyków wcześniejszych epok, takich klasycznych, którzy mówią, że wywiad jest subiektywny i nie nadaje się do analizy krytycznej. Jestem przeciw. Oczywiście, że jest subiektywny, a pamiętniki Paska nie były subiektywne, a kronika Długosza nie była subiektywna. Oczywiście, że wszystko, co wychodzi, nie jest aktem dokumentacyjnym, jest subiektywne. Dlatego ten argument jak najszybciej możemy obalić. Natomiast to, czy możemy do tego podejść jak do źródła, tutaj może trzeba będzie więcej się postarać, żeby to uzasadnić, ale myślę, że też to jest możliwe. Ja podchodzę do wywiadu jak do źródła. Dlatego, że tak, mam nadawcę, mam odbiorcę, mam datację i mam miejsce. Mogę stwierdzić, czy jest to znaczy sama forma, czy jest prawdziwa, czy fałszywa, no zawsze będzie prawdziwa, bo ja tego nie fałszuję, jak ja prowadzę ten wywiad. A to, co powiedział rozmówca, jest treścią. A do treści to mamy z kolei pytania zasadnicze, tak? Czy autor tej wypowiedzi powiedział prawdę, czyli czy brał udział w wydarzeniach bezpośrednio? Z jakiej pozycji brał udział w tych wydarzeniach? Czy był decydentem jakiegoś, chociażby strajku, czy tylko uczestnikiem?
wtedy on, jeżeli był uczestnikiem strajku, to on nie może mi powiedzieć, czym się kierowali jego przywódcy, bo on to tylko też wie z pośredniej relacji. Jeżeli był przywódcą danego strajku, to mógł powiedzieć, ja się decydowałem, kierowałem przy decyzjach tym i tym i ja to muszę uznać za prawdę, bo on mówi, czym się kierował sam, tak? A nie co inni powiedzieli na ten temat. Czyli to już nie jest... Tak, czyli określamy miejsce tego świadka historii w tym wydarzeniu, o którym mówi. I możemy to wtedy ocenić. Czy chciał powiedzieć prawdę? Generalnie rozmówcy nasi chcą powiedzieć prawdę. Może zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jest jakaś osoba, z którą ten nasz rozmówca ma złe doświadczenia i przemilczy jego nazwisko. Albo powie, że no tak, to zrobił ten i ten, ale proszę tego nie zapisywać, bo też tak miałam w wywiadach. Ale to generalnie chyba, ja jestem po prostu, podchodzę do tego optymistycznie, że ten rozmówca, z którym rozmawiam, chce powiedzieć prawdę. Jeżeli chce skłamać, w większości razy oni po prostu przemilczają, a nie kłamią w żywe oczy. To też można troszeczkę zaobserwować, zaobserwować podczas dobrego analizowania jego zachowań. Są informacje, o których ten rozmówca mówi płynnie, bez zamknięcia, po prostu to wypływa gdzieś z mojego wnętrza, więc to wiadomo, że to będzie prawda. Ale jeżeli już zastanowi się i już kombinuje w głowie, jakby to powiedzieć inaczej, żeby coś inaczej zabrzmiało. To już może być dla nas taki punkt, że no, czy tutaj rzeczywiście on powiedział tą prawdę. Też jest druga rzecz, jeżeli zrobimy już później transkrypcję, jak my do tego podejdziemy. Wtedy trzeba podejść do tego, do materiału pisanego, więc te wypowiedzi możemy wprost skonfrontować z faktami, z wydarzeniami, ze źródłami, z kronikami. I to jest takie krytyczne opracowanie wywiadu transkrybowanego, ale już się zdarza w literaturze, w tym wrocławskim roczniku historii mówionej, który już wyszły 3 tomy. Tam są z tyłu taki dział dokumenty i źródła właśnie i w ten sposób też badacze podchodzą, że ktoś podaje jakieś nazwisko, nasz rozmówca, wtedy my, analizując ten tekst, od razu sprawdzamy tą osobę, którą podaje. Czy rzeczywiście funkcji, którą on wtedy podał, a przewodniczący był ten i ten. No to my sprawdzamy, czy w tym czasie on rzeczywiście był przewodniczący. Teraz, jeżeli nie był w tym czasie przewodniczącym, to mamy do wyboru. Albo ten nasz rozmówca nie pamiętał, przypuszczam, że tak mu się wydawało, albo powiedzmy, on był tym przewodniczącym ze 3 miesiące później po tym wydarzeniu, a rozmówca nam się wydaje już, że jakby ta pamięć o tym człowieku jako przewodniczącym tak mocno utkwiła w jego głowie, że on przesunął to na cały okres, tak? To są takie niuanse, do których my możemy później się odwoływać jako historycy. Inną rzeczą jest niezgodność treści informacji zawartych w rozmaitych wypowiedziach tej samej osoby. Czyli jeżeli my właśnie wcześniej przeczytamy jego wypowiedzi, wcześniejsze, powiedzmy w jakichś innych gazetach, poczekam, aż wyjdzie grupa. Rozmowy przygotowani i możemy wprost powiedzieć, a tam 3 lata temu udzielał pan wywiadu do takiej gazety i powiedział pan inaczej. Czy może pan to teraz wyjaśnić? No i wtedy ten człowiek myśli, kiedy on powiedział dobrze, tak? Czy wtedy, czy teraz. Może być tak, że jemu się po prostu pomyliło. No, przeważnie to są starsi ludzie, którzy mogą pewnych rzeczy nie pamiętać. Nie, i to nie powinniśmy brać na minus takiej osoby, że ona nie jest wiarygodna, nie, po prostu nie pamięta. Ale naszym zadaniem jako badacza jest wyłapać to. Kiedy na przykład nie jesteśmy przygotowani do tej rozmowy, a potem dopiero analizujemy ten materiał i analizujemy inny materiał, to możemy w przypisie podać, że 3 lata temu w takiej prasie ten nasz rozmówca powiedział inaczej. I kropka. Zostawiamy to do analizy innym, tak? Bo są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w danym momencie rozstrzygnąć. Ale ważne jest, żebyśmy my wiedzieli, co on mówi i czy mówi tak samo, czy mówi inaczej. Ja mam z tym panem, z którym tu 19 razy prowadziłam wywiad,
to miałam takie sytuacje, że on w trzecim wywiadzie powiedział tak, a potem w 18 powiedział inaczej. I teraz jestem już na etapie, powiedzmy, scalania tego wszystkiego, dzielenia na rozdziały, tak, żeby ten wywiad rzeka wyglądał jakoś. I ja mu ostatnio wydrukowałam te dwa fragmenty, dałam mu do autoryzacji, bo każdy fragment daje mu do autoryzacji. Powiedziałam, no panie Lucjanie, no raz pan mówi tak, raz tak, proszę to w domu jeszcze raz przeczytać, bo już jestem z nim na takich, powiedzmy, przyjacielskich stosunkach, że nie mam bariery wobec niego żadnej. I w związku z tym on to przeczytał. I później za tydzień się spotkaliśmy i mówi, to pani się zrozumiała, ja to miałam co innego na myśli. I on jeszcze raz mi to wszystko wyjaśnił, ja się jeszcze 5 razy dopytałam i teraz mamy dobrą wersję. Czyli nie dlatego, że on jakby chciał mnie wprowadzić w błąd, tak? Tylko sam się jakby zapędził w tych swoich opowieściach, to nazwisko raz podał przy takim wydarzeniu, raz przy innym, a mi już była ta, wyszła taka niespójność. To po prostu trzeba było wyjaśnić. Obawa osób badamy przed sankcjami społecznymi, to chyba było bardziej we wcześniejszych latach. Teraz to, no nie wiem, czy się jeszcze ludzie czegoś obawiają, ale na przykład może dotyczyć innej osoby, którą trzeba przedstawić w złym świetle. Rzeczywiście mam takie też doświadczenia, że ponieważ osoba, o której ten mój rozmówca mówił w złym świetle, ona jeszcze żyje, żyją no jej rodzina cała, nawet niektóre osoby jeszcze pełnią jakieś tam funkcje, więc dochodzi do takiej sytuacji, że ten rozmówca mówi pan X i ja tak zapisuję. Pan X, bo po prostu on nie chce powiedzieć, o kim chodzi. Ja się czasami domyślam, mówię, czy to był ten i ten, bo wiem, tak? Ach, pani taka dociekliwa, no tak, to był ten, ale proszę tego nie zapisywać. Czyli ja powiedzmy wiem, ustalam sobie z nim, o kim on mówi tak naprawdę, ale ustalamy, że tego nie, to nie pójdzie w wersji pisanej, tak? Za chwilę do tego dojdziemy, jaka jest to różnica między pisaną a nagraną. Jeszcze tylko kilka takich uwag dotyczących właśnie tej wiarygodności. Posługiwanie się niezrozumiałym językiem, niezadbanie o dogodne warunki do prowadzenia wywiadu. Także tutaj i też taka jakby wyniosłość badacza. Może to Wam jako studentom się nie zdarza, ale zdarzają się tacy, czy dziennikarze, czy historycy, którzy uważają, o ja wiem lepiej, co ten rozmówca może mi tu powiedzieć, tak? Więc takie z góry traktowanie rozmówcy jest bardzo niedobre. Raczej to on jest dla nas najważniejszą osobą. To raczej my powinniśmy być na tyle grzeczni, uprzejmi, żeby on chciał z nami współpracować. Niezadbanie o dogodne warunki do prowadzenia wywiadu jest bardzo ważne. Ja już prowadziłam wywiady w różnych miejscach. Raz co prawda się umawialiśmy w muzeum, ale dyrekcja muzeum nie dała nam odrębnego pomieszczenia, tylko kazała nam siedzieć na holu. No a ten mój rozmówca był bardzo emocjonalnie z muzeum związany, bo tam trochę kiedyś pracował, więc on tak to muzeum i muzeum. Poszliśmy na ten hol, a tam co chwilę przechodzili, drzwiami trzaskali, co chwilę ktoś, mamy na wywiadzie, dzień dobry, do widzenia i tak w kółko. No to mnie bardzo rozpraszało, jego może mniej, bo to było pełno jego znajomych z dawnych czasów. Może on też się chciał pochwalić, czy ktoś z nim prowadzi wywiad. No w każdym razie to tak chyba z 4 czy 5 razy tak było. Ja nie tak sugerowałam, że trochę to nam przeszkadzają, ale on to bagatelizował i tak po prostu zostało. I w związku z tym teraz na transkrypcji mam trzaskanie drzwiami, dzień dobry, a w międzyczasie ktoś przyszedł, zaczął grać na pianinie, no to my tam do niego podeszliśmy. No warunki były zupełnie nie do prowadzenia wywiadu i tam od spotkania do spotkania taka rozmowa, ale takie sytuacje też się starzają. I jeszcze minusem tego, jak my pytamy, jest takie używanie pytań zawierających terminy nieostre. Czyli jak często coś tam pan robił? Albo jak bardzo się pan zaangażował? To jest no, często, bardzo, znacznie. To są takie terminy właśnie nieostre, kiedy dla mnie często to będzie raz w tygodniu, a dla niego często to będzie raz na godzinę. I tu trzeba to doprecyzować. Czy może być takie pierwsze pytanie, jak często pan tam powiedzmy oglądał takie wiadomości albo słyszał o tym wydarzeniu, a potem drugi raz, czy to było raz w tygodniu, czy to było częściej. Tutaj w zależności od odpowiedzi tej osoby, bo być może ona nam konkretnie odpowie już. Ale jeżeli ona powie często albo rzadko, co to znaczy tak naprawdę? Jak my później mamy to jako zinterpretować jako fakt historyczny, co to znaczy rzadko? Tak, my musimy mieć już konkret.
Dobrze, tutaj już mówiłam o tym, że się na przykład rozmówca nie zetknął bezpośrednio z danymi faktami, a on ich opowiada. To też jest ważne, żeby rozróżnić, o czym on mówi wtedy, kiedy bezpośrednio brał w tym udział, a mówi o czym na przykład przeczytał w gazecie. A powie pani, ja byłem wtedy za granicą na przykład, ale przeczytałem w gazecie, że to było tak i tak. I to mnie wtedy wzburzyło. Czyli on nie może opowiedzieć o tym, co było tutaj, skoro było w tym czasie za granicą. On przekazuje tylko inne informacje. I to jest takie, to my możemy określić, jak on ocenia dane wydarzenie, a nie jak to wydarzenie rzeczywiście wyglądało. No ten brak wypowiedzi na temat wysunięty w rozmowie, albo takie okrążanie tematu, a brak odpowiedzi konkretnie, o co my się pytamy. Miałam też taką sytuację. To jest wtedy, kiedy ja już później, na początku nie wiedziałam, dlaczego on nie chce mi odpowiedzieć. Tak się dawno zastanawiałam nad tym. Ale potem już doszłam do wniosku i rzeczywiście to się potwierdziło, że on po prostu nie wie. A głupio mu powiedzieć nie wiem. Więc naokoło krążył, opowiadał różne inne rzeczy związane z danym, może czy daną osobą, czy danym wydarzeniem, ale nie konkretnie to. Tak? Często jest też tak, że na przykład mój rozmówca był prawie 40 lat na urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I jak ja się go pytam o konkretne daty, o budowę jakiegoś zamku, czy tam pałacu, czy jakiejś tam wizyty gdzieś, czy to w roku 60, którym to było? No tak, tak, w 60 latach. Albo to było na początku lat 70. Tak, tak, to na początku lat 70. Po prostu nie pamięta konkretnie, czy to był 73 czy 4. Dla niego to już jest, nie ma znaczenia, tak? Ja to sobie później mogę sprawdzić w dokumentach. Natomiast rozmówca, jeżeli mówi o jakimś dłuższym okresie czasu, a nie są to wydarzenia jakby związane traumatycznie z jego życiem, to nie pamięta tych dat. I to też nie jest kwestią jakiegoś jego złego podejścia. Po prostu no, umysł jest taki, że zapamiętuje tylko bardzo wyjątkowe daty szczegółowe, albo takie, które się z czymś konkretnie kojarzą nam. Tak? Ja wtedy byłem, tak to było w tym i w tym, bo wtedy pamiętam, że Gierek został wybrany. Tak? No to wtedy już wiemy, którego to było dokładnie dnia, czy miesiąca, czy roku. Ale jeżeli nie ma takiego odnośnika do wydarzeń społecznych, politycznych, gdzie konkretny dzień jest podany, no to te wydarzenia nam się z dalszej perspektywy życiowej gdzieś zacierają i to naszą jest wtedy, naszym zadaniem, badaczy, historyków, żeby dotrzeć do tego, kiedy to mogło być. Cechy osobiste badacza są tutaj jeszcze też bardzo ważne przy wiarygodności tego źródła. Kultura, takt, poziom intelektualny, umiejętność porozumiewania się z ludźmi. Czyli to są cechy nasze. I cierpliwość, jeśli bym dodała. Czyli tak, musimy być cierpliwi, musimy być kulturalni, taktowni, pamiętać, że to jest nasz skarb, z którym rozmawiamy, nie możemy go w żaden sposób urazić, utracić, bo on może chcieć dalej opowiadać, albo nawet nas wyprosić, tak? Jak się jakoś zachowamy niegrzecznie czy nieładnie. I też nie można dopuścić do wyrobienia sobie jakiejś powierzchownej, opartej na intuicji albo na pierwszym wrażeniu stereotypowej opinii o danym rozmówcy. Czyli wejdziemy do domu, gdzie na przykład jest brudno, gdzie jest bałagan, to my już w głowie sobie wyrabiamy jakiś ten niechujany w ogóle, jak to jest, tak? Nie, tak nie można, dlatego że nie wiemy, dlaczego tak jest. Może ten człowiek jest chory, może jest niedołęczny, może coś tam, tak? A może z natury nie lubi sprzątać, a w ogóle jest pogodny, życzliwy i w ogóle chce nam dużo opowiedzieć. Więc nie powinniśmy od razu zakładać, że ta osoba jest taka, jak nam się na pierwszy rzut oka wydaje. I jeszcze tu ostatnia rzecz, umiejętność odkodowania informacji zawartych w treści wywiadu. Czyli odczytujemy nie tylko fakty, co robią głównie historycy, ale odczytujemy też kod ten etniczny, lingwistyczny. O ile z Polakami jak rozmawiamy, to nie ma tego problemu. Ja już mam ten problem, bo rozmawiam z Warmiakami. I powiem szczerze, że ja sama nie idę na ten wywiad, tylko biorę zaufanego Warmiaka starszej daty, który ma do tych ludzi dobre podejście. On, w ogóle oni się otwierają przed nim, nie przede mną, absolutnie. Ja już doszłam do takiego porozumienia, że ten Warmiak stary po prostu według tych moich jakichś założeń idzie i sam nagrywa, bo jemu oni otwierają drzwi, a innym nie. On z nimi od razu po warmińsku zagada, tam niektóre słówka po niemiecku wtrącają i po prostu rozmowa toczy się płynnie i naturalnie.
No ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ja jako badacz bym miała rozmawiać z kimś, kto wtrąca wyrazy po niemiecku, a ja tego nie rozumiem. Albo że przechodzi na gwarę, a ja nie wiem, o czym on mówi. No to nie może tak być. Czyli musimy już wiedzieć, jeżeli tutaj ktoś będzie u was albo tam z Wileńszczyzny gdzieś zaciągał tą kresową mową, no to ona jest jeszcze w miarę do zrozumienia, tak? Ale już będzie rosyjskie, białoruskie wyrazy wprowadzał, to już niestety trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia, żeby ta informacja przeszła. Język epoki tu, taki kod terminologiczny. Czasami zdarza się, że operują skrótami, które dzisiaj nie rozumiemy. Ja nawet miałam z tym swoim rozmówcą, że jakiś sopy, i ja, o to chodzi. Wiecie, że on nie potrafił wyjaśnić mi tego skrótu. No, takie jakieś przedsiębiorstwo budowy mieszkań, coś takiego. Ja szukałam w internecie tych skrótów, tego wszystkiego. Potem nawet zapisałam to, czy to był sop, czy co. I pytam się, czy to tak, co znalazłam. Nie, to było jakoś inaczej. On sam się musiał zastanowić, co to jest, bo dlatego w jego głowie i istnieje tylko skrót. Tak, albo na przykład mówi, a partia to czy partia tamto. No jaka partia? Ja się mogę domyślić, że to było PZPR. Ale jeżeli tylko zapiszemy partia, bez wyjaśnienia, to kto za 10 lat będzie wiedział, co to za partia, o której on mówi, tak? Także to są pewne skróty terminologiczne, myślowe nawet, które albo od razu się staramy wyjaśnić podczas rozmowy, co to znaczy, albo też, jak robimy transkrypcję, to wpisujemy nasze uwagi, to wyjaśnienie w nawiasach tych kwadratowych. Zawsze też trzeba iść z tym do autoryzacji, bo też mi się zdarzało, że po prostu niezbyt dobrze usłyszałam dane nazwisko, czy w datach pomyliłam się, czy właśnie źle rozszyfrowałam dany skrót i pan Lucjan Czubiel mi to poprawił. No ten kod psychologiczny to jeszcze nie jestem uprawniona, żeby to analizować, ale takie właśnie kursy psychologiczne, czy nawet studia podyplomowe, czy jakiś drugi kierunek bardzo by pomogły, żeby właśnie w tą stronę iść tej psychohistorii. Myślę, że to jest taka dyscyplina jeszcze do zagospodarowania w historii. To tyle, jeżeli bym mogła opowiedzieć o tym, co założyłam, o tym wywiadzie, jako technika otrzymywania informacji źródłowych. Jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania, to proszę bardzo. To znaczy, ja miałam pytanie, jeśli chodzi o tworzenie transkrypcji, bo tak jak wczoraj ze swoją doktor rozmawiałyśmy, to pani się zdziwiła, że są różne metody jednak tworzenia transkrypcji, że niektórzy pomijają nawet pisanie tego y, że jest to niepotrzebne jednak w wywiadzie. A pani właśnie powiedziała, że jest pani zwolenniczką pisania absolutnie wszystkiego. Tak, jestem zwolenniczką w transkrypcji pisania absolutnie wszystkiego. Dlatego, że tu poruszyła pani kwestię nie tylko transkrypcji, ale potem jakby kilku poziomów tego wywiadu. Pierwsze to jest nagranie dźwiękowe. Ono powinno iść w surówce gdzieś tam do archiwum. Drugie to jest transkrypcja bardzo dokładna. Razem ze stanowieniem się, razem z obserwacją, którą wpisujemy w te nawiasy kwadratowe, tak? Że dłuższa pauza, na przykład człowiek myśli, tak? Czy to właśnie takie zastanawianie się, czy umie, szuka wyrazu, wpisuje, szuka wyrazu, którą chce to powiedzieć. Później czytając tekst taki w całości, przecież my nie wiemy, w których momentach on się zastanawiał, co było dla niego trudnym pytaniem. Nie wiemy, bo my to wszystko pięknie przepiszemy, tak? To będzie tylko i wyłącznie w tej surowce materiałowej, którą też nie powinniśmy dawać do autoryzacji, tylko już tą drugą wersję trochę wyczyszczoną. Ja niestety popełniłam ten błąd, bo też się uczę cały czas na własnych błędach, że dawałam tą pierwszą surowkę z tymi wszystkimi y, a mój rozmówca co trzeci wyraz wstawiał prawda. W jednym, słuchajcie, w dwóch godzin, to ja aż 40 razy prawdę naliczyłam. Ja i dałam mu to niestety, później płonęłam cała, bo tak na mnie nakrzyczał. Mówi, dlaczego pani to prawda tak wypisała? Przecież ja tak na pewno nie mówię, skąd pani to wzięła? Jejku, ja się zrobiłam taka malutka i poczułam, że to był mój błąd właśnie metodologiczny. Teraz już tego nie robię, wykreśliłam wszystkie prawda. Oczywiście, ja to mam w tej wersji pierwszej. To był jego, on nawet tego nie słyszał. Potwierdzenie swoich wypowiedzi. Niektórzy mówią właśnie, niektórzy mówią tak. I my tego nie słyszymy, jak mówimy. Dopiero jak to jest nagrane, to my naprawdę siebie słyszymy, w jaki sposób mówimy.
co jest tym przerywnikiem. Dla niektórych tym przerywnikiem myślowym jest właśnie albo no, coś takiego. To jest jakby naturalny sposób wypowiadania się osoby, która nie jest kształcona w pięknym wypowiadaniu się, tylko mówi właśnie tak swobodnie i naturalnie. To jest ta pierwsza wersja. Transkrypcja bardzo, bardzo dokładna. Wiem już, bo byłam na takim szkoleniu, że niektórzy robią transkrypcję. Jest jeszcze jedna taka, że w ogóle nawet znaków przystankowych nie stawiają. Ani przecinek, ani kropek. Przecinków, ani kropek. Po prostu leci wszystko w jednych wyrazach. Co prawda robią numerację tylko wersetów, od 1 tam do 30, ile się zmieści na stronie. I jest to taka płynna wypowiedź. Teraz ten, który interpretuje sobie, postawi kropkę tam, gdzie chce. Tak? Mi się to nie podoba i do tego nie namawiam, bo uważam, że tekst mówiony powinien być podobny do tego czytanego. Więc zastosowaniem akapitów, zastosowaniem znaków przystankowych wszelkiego rodzaju. Jeżeli wiemy, że ta osoba krzyknęła, na przykład to wykrzyknik, jeżeli postawiła znak zapytania, miała już takie zdanie pytające, to też to zapisać wszystko. I też właśnie te uwagi nasze z obserwacji tej osoby dotyczące jej zachowania. To też bardzo ułatwia. To po wyczyszczeniu wszystkich tych znaków myślowych też często wyrzucamy w tej drugiej wersji, powinniśmy chyba wyrzucać, nasze obserwacje jej zachowania, czyli uśmiecha się. No po co to tej osobie, która czyta, do autoryzacji nasze uwagi? Nie, tego nie powinniśmy dawać. Czyli bez tych naszych uwag, bez naszych wątpliwości dajemy taką wypowiedź wyczyszczoną. Można troszeczkę, znaczy stylu bym nie zmieniała i jeżeli urywa dane zdanie, to też trzy kropeczki, że myśl jest urwana, to już tak, to już powinno być w tej drugiej wersji, ale z zaznaczeniem jakichś myśli przewodnich, czyli pytania rozmówcy powinniśmy dawać i odpowiedzi, które idą później. Z zaznaczeniem oczywiście, kto zadaje pytania, kto odpowiada, ale jeżeli mamy wywiad zbiorowy, to dopiero się zaczyna. Bardzo trudna to taka dokładne przepisanie, tak jak robią to stenotypistki w sądzie. To jest trudne, bo nie dość, że tak. My powinniśmy wiedzieć z imienia nazwiska wszystkich naszych rozmówców. Jeżeli to jest zebranie 10 osób, 15, to jest trudne wyłapanie. Nie wszyscy się przedstawiają, jeżeli wypowiadają się. A potem na wywiadzie, na transkrypcji już tego wywiadu zbiorowego trzeba rozróżnić nawet intonację głosu, który głos należy do której osoby. Nigdy tego nie robiłam i nie chcę, powiem szczerze, takiego wywiadu zbiorowego, bo jest to, no byłam w takim, uczestniczyłam w takim wywiadzie 5-osobowym, to na szczęście jestem w stanie rozpoznać te wszystkie 5 głosów. Bo sama jakby byłam częścią tego spotkania, ale w takiej ogólnej bardzo ciężko. Tak? Byśmy musieli mieć kilka osób na sali, tak ja sobie teraz wyobrażam, kilka osób z nas, badaczy na sali, które jednocześnie obserwują dobrze, może nawet robią takie notatki, kto mówi. Można się też dopytać, ten prowadzący powinien poprosić, jak się pani nazywa, tak? Proszę się przedstawić, bo to jest nagrywane. Wtedy to nam ułatwia. Potem wszyscy razem siadamy i razem próbujemy robić tą transkrypcję, bo dla jednej osoby jest to nie do zrobienia, wydaje mi się, fachowo. I teraz wracając do tych form transkrypcji. Taką transkrypcję już wyczyszczoną z nieprawidłowości dajemy naszemu rozmówcy do autoryzacji. Tam się podpisuje autoryzowaną datę, przynajmniej tak u mnie mój rozmówca. Nanosi swoim długopisem poprawki, które chce, ja je wprowadzam. I kolejna rzecz to jest zmodyfikowanie tej wypowiedzi do publikacji. Bo jak wiecie, często historycy dają publikacje, w publikacji wplatają wypowiedzi respondentów po kilka zdań. Czasami po jednym zdaniu, czasami to jest dłuższa wypowiedź, taka półstronicowa nawet. I tam trzeba by taką logikę zachować, styl wypowiedzi ładniejszy. Myślę, że już wtedy nie potrzebujemy zdania urwanego. Bo to po co nam zdanie urwane w naszym naukowym dyskursie jakimś, tak? W jakiejś naukowej narracji. Musimy wybrać takie fragmenty, które mają tą wspólną całość, albo po prostu opisać to, nie cytując dokładnie. Opisać, że
pan ten i ten mówił o tym i o tym. I jeżeli on mówił nieskładnie i nieładnie i nie da się z tego jakiegoś cytatu jednego wyodrębnić, to tylko opisujemy, co on mówił i dajemy przypis, że to jest z tego, tego wywiadu. Mhm. A to jeszcze chciałam dopytać, czyli archiwizując materiał, który posiadamy, powinniśmy tylko zachować tą surówkę. Już poprawione teksty są, nie powinniśmy już wtedy archiwizować. Poprawione teksty już nie są źródłem, tylko są materiałem przetworzonym przez nas badaczy. Tak, źródłem jest tylko dźwięk oryginalny i oryginalna transkrypcja. Potem to już możemy sobie na dziesiątki razy to wymieniać, tak? Ja, proszę Państwa, jestem pierwszy raz po doświadczeniu pisania wywiadu rzeki. Z panem Czubielem, tak jak mówiłam, na początku dawałam mu konkretne pytania, bo były mi potrzebne do pracy mojej naukowej, ale kiedy się okazało, że on jest źródłem niesamowitych informacji, których nigdzie nie przeczytam w żadnych źródłach, dokumentach, to ja postanowiłam z nim dalej pracować i doszło do tego, że mamy książkę z tego. Ja już jestem na ukończeniu i w tym roku się na pewno ukaże. Ale to jest dla mnie nowe doświadczenie znowu. I ja się sama zastanawiałam, czy ja mam prawo tak ingerować w jego wypowiedzi. Ale potem jak zaczęłam czytać wywiady rzeki innych, no oczywiście w międzyczasie też cały czas to analizowałam, to ja mówię, no przecież niemożliwe jest, żeby ci rozmówcy tak pięknie odpowiadali. To musi być po korekcie. Bo też sama widzę, jak wygląda ta surówka. Właśnie, więc to, co jest napisane i czytacie wywiad czyjś, to już musicie mieć świadomość, że to jest po korekcie językowej, stylistycznej, redaktorskiej. A to, co ja zrobiłam, to w ogóle było tak, że ja sobie zrzuciłam wszystkie wywiady do jednego pliku, a potem tylko wpisywałam hasło, ponieważ on się urodził w Częstochorowicach, to tutaj w waszym regionie, do gimnazjum, do liceum chodził i na studia, na KUL chodził do Lublina, więc też jakby chodząc tutaj, to przypominałam sobie, o czym on mówił, czy jakie zdjęcia mi pokazywał, co było. Więc ja sobie wrzuciłam chociażby Częstochorowice i w całym dokumencie tych 19 wywiadów wyszukało mi, bo on w różnym czasie nawiązywał do tego dzieciństwa. Wrzuciłam babcia, wrzuciłam mama, tak? I raz mówił w trzecim wywiadzie, raz w 15. I te fragmenty wrzuciłam wszystko do rozdziału o dzieciństwie. Potem o młodości, tak? Nazwiska przywoływał i na początku, jak rozmawialiśmy, i potem gdzieś pod koniec, albo w środku. On cały czas jakby ma w głowie to całe swoje życie i operuje tymi faktami bardzo różnie. Nawet jak ja zadaję konkretne pytanie, to on czasami wraca tam do czasów wcześniejszych, czy do innych wydarzeń. I żeby to teraz ułożyć w jedną całość dotyczącą dzieciństwa, młodości, lat studiów i później, no to to są fragmenty jego zdania oczywiście, ale pokompilowane tak, że wychodzi całość. To już później, co robimy z materiałem, to już jest nasza twórczość własna. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę. Mam jedno pytanie, czy w ogóle jest zasadne robienie transkrypcji? Z tego względu, że no, większość badaczy, znaczy może nie większość, niektórzy badacze właśnie stwierdzają, że skoro żyjemy w epoce audiowizualnej, no to jest to całkowicie bezsensowne. A biorąc pod uwagę potrzeby projektu historii mówionej, jest to także bardzo trudne. Większość instytucji zajmujących się historią mówioną w bardzo małym stopniu transkrybuje swoje relacje, bo jest to bardzo czasochłonny i bardzo pracochłonny proces. Czy w ogóle istnieje zasadność prowadzenia transkrypcji? Na moje potrzeby istnieje. Na potrzeby archiwum, które ma dziesiątki, setki, tysiące nawet relacji, nie. To nie jesteśmy nawet w stanie tego zrobić. Oczywiście ja wiem, że te archiwa historii mówionej, które już mają dużo zbiorów, oni nie transkrybują. Transkrybuje sobie badacz, który potrzebuje pewnych informacji. Ale jeżeli ktoś potrafi wysłuchać nagrania audio, wideo, albo tylko samego dźwiękowego i stamtąd wyłapać informacje, to on nie musi tego transkrybować, bo my, dając przypis, że mamy wywiad jakiś, my nie wołujemy się, że to jest transkrypcja wywiadu przeprowadzona przez tego i przez tego. Nie, my piszemy wywiad w przypisie. A w jakiej formie ten wywiad? Czy my wysłuchaliśmy w dźwiękowej? Czy przeczytaliśmy transkrypcję tylko? To my już tego jakby w pracy naukowej nie zaznaczamy. Tylko pisze, odwołujemy się do wywiadu. Ja to mówię ze swojego punktu widzenia, ponieważ ja nagrywam i tylko dla siebie na razie, tak? To być może kiedyś przekażę do archiwum i transkrypcję też robię dla siebie, bo mi się lepiej pracuje na tekście pisanym. To tylko z tego względu.
A jeżeli tworzycie już większą bazę danych, tych archiwalnych, dźwiękowych, no to nawet nie ma takiej, i to koszty, bo za transkrypcję trzeba dużo zapłacić, chyba że robimy to sami społecznie, ale jeżeli zlecamy jakiejś firmie zewnętrznej, no to jest 10 zł za stronę. To jest naprawdę, jeżeli takich stron ja mam po 40, po 30, to jest bardzo dużo z jednego wywiadu. Także nie trzeba jakby, nie jest to wymóg do Archiwum Historii Mówionej, żeby były transkrypcje. Natomiast do bazy, tak, do własnej analizy. Proszę. Ja mam takie pytanie. Mianowicie, znaczy może trochę nawiązać do tego poprzedniego pytania. Mianowicie, robienie transkrypcji to nie jest taka prosta sprawa na dobrą sprawę. Ja z własnej praktyki na przykład pamiętam, kiedy zapisywałem gwary i wtedy pojawił się problem, żeby historyk na dobrą sprawę był na tyle przygotowany do zrobienia transkrypcji, żeby to rozróżniał takie pojęcia jak dyftong albo monotong, żeby, prawda, w odpowiedni sposób zapisać, żeby później osoba czytająca w zasadzie wiedziała, czy ma do czynienia, jeśli już mamy w inny sposób pracować na tekście. Natomiast moje pytanie jest troszeczkę inne. Mianowicie, pani wspomniała o wywiadzie ukrytym, prawda? I teraz jest pytanie, w jaki sposób my jako historycy możemy wykorzystać ten wywiad ukryty w swojej pracy, dlatego że my nie mamy zgody, prawda, osoby, która, z którą przeprowadzamy ten wywiad, prawda? Natomiast w jaki sposób też mamy się na nią powołać? Ja pamiętam ze swojej praktyki trochę nie wywiad ukryty, natomiast zupełnie inną kwestię, kiedy mianowicie zgodzono się na wywiad, ale zabroniono zapisywać relacje. Ja oczywiście mam na przykład notatki z tego spotkania, wiem o czym była rozmowa, natomiast pojawia się problem, w jaki sposób ja mogę teraz to wykorzystać w mojej dalszej pracy, prawda, już naukowej. Dobrze, to trzy rzeczy pan poruszył. Pierwszy, gwara. Też mam, tak jak mówiłam, do czynienia z tymi warmiakami, ale my robimy transkrypcję warmińskich słów tak, jak słyszymy. Akurat gwara warmińska ma swój słownik z lat 80. opracowany przez językoznawcę dialektologa, który stosuje te znaczki językowe. Ja tego nie potrafię czytać, nie mam zamiaru, tak szczerze, się tego uczyć, dlatego że w ten sposób gwara staje się naukowa, a nie używana. Nam zależy na tym, żeby ten wywiad, który zawiera wyrazy gwarowe, był czytany, był zrozumiany. Jeżeli ja tam postawię jakieś dwukropki, jakieś kreski, jakieś inne symbole, które mówią, że to jest długie czy krótkie, prawda, w wymowie, to ja tego nie będę w stanie czytać. Ani nikt, kto będzie czytał, to nie będzie w stanie tego jakby nie zrozumie. To jeżeli chodzi o gwarę warmińską, bo być może inne gwary to jest lepiej opracowane i omówione. Czyli reasumując, jeżeli wstawiamy wyrazy gwarowe, musimy pomyśleć, kto będzie odbiorcą tego w transkrypcji. Czy ten ktoś, kto będzie czytał, zrozumie ten wyraz? Jeżeli nie, to możemy zapisać w formie tej językowej, tak jak trzeba, ale na przykład w nawiasie wytłumaczyć ten wyraz, jak się go, co znaczy, tak? Jak się go rozumie. Nie miałam z czymś takim jeszcze do czynienia, bo mówię, gwary, jak zapisujemy, to dosłownie tak, jak brzmią te literki. Druga rzecz, którą pan poruszył, dotyczyła wywiad ukryty. Ja wpisałam akurat tą panią do swojej pracy habilitacyjnej, nikt mi nie zarzucił, nie wpisałam, że to jest wywiad ukryty. Po prostu wywiad. Wpisałam pani X, by nie znam jej imienia, nazwiska. Tak? Wpisałam pani rozmowa z kobietą, lat tam około 60, na tę datę dałam tylko. Na temat takiego i takiego, na taki temat. I to wszystko. Nie mam zgody jej, ale ponieważ ja nie nagrywałam, więc ja nie mam jej dosłownego cytatu. Tylko mam to, co ogólnie ona mówiła. I ja myślę, że to możemy używać w pracy, bo przecież równie dobrze pan może usłyszeć, co rozmawiają, o czym rozmawiają dwie panie stojące w kolekcji i opisać sytuację gospodarczą Polski, bo one narzekają na to, że nie ma jakiegoś towaru, tak? I wtedy powiemy, no to jest rozmowa zasłyszana w kolejce, że dwie osoby tak mówią. Nie musimy prosić o autoryzację i o zgodę w tym wypadku, tak mi się przynajmniej wydaje. I trzecia rzecz? Kiedy nie mamy zgody na zapis. Aha, a no tak, no to nie zapisujemy. Nie, to wbrew komuś robić? Nie, bym nie zrobiła. To znaczy, to mogą być wspaniałe informacje. Też mam tak, że na przykład, tak jak ten pan Czubiel, ja wiem, o kim on mówił i fajnie byłoby, gdyby osoba powszechnie znana jako taka wspaniała u nas w regionie, nawet ktoś powiedział coś innego o mnie, tak? To jest inny obraz danej osoby. I gdyby się ten mój rozmówca zgodził, żeby podać imię i nazwisko, to ja bardzo chętnie to napiszę, bo się właśnie chcę, żeby były różne opinie o danej osobie, a nie same laurki. Ale on powiedział, że nie mogę tego zrobić, ja tego nie zrobiłam.
Być może, ale ma Pan to też zapisane, czy tylko z Wasza wewnętrzna umowa? Znaczy, wie Pani, to wyglądało w ten sposób, że otrzymałem zgodę na wywiad, natomiast nie otrzymałem zgody na nagrywanie w czasie wywiadu. Dobrze? Ale notatki Pan z tego zrobił. No to coś się zapamiętało. No właśnie, ale to jest kwestia tego, że jeżeli ktoś podaje nazwiska osób, które może im to teraz zaszkodzić, może poczekajmy? Znaczy, tutaj jakby powracamy do tego pierwszego problemu, który Pani zresztą wcześniej poruszyła, mianowicie, że mamy do czynienia po części z jakimś źródłem narracyjnym, prawda? Więc ja akurat nie koncentruję uwagi na poszukiwaniu faktografii w takim opisie, dlatego że jestem trochę podstawowy taki błąd w przypadku pracy ze źródłem narracyjnym, prawda? Raczej tych opinii, ocen poszukujemy, aniżeli samej faktografii, która po prostu może być inna. Bo nie oczekujmy człowieka, który ma 82 lata, że będzie odpowiadał dokładnie, co się wydarzyło, mając 18 lat. I dokładnie pamięć dobra, bo przy najlepszej pamięci jest to w zasadzie mało prawdopodobne, że da się powiedzmy to, że owszem, jest to realne, to taka szansa istnieje, natomiast nie do końca, prawda, musimy uwierzyć w te fakty, które się odbywają. Czyli jeżeli nie ma nagrania dźwiękowego, a są notatki, no to ja myślę, że jakby łatwiej można to wykorzystać. I ja wtedy w nawiasie właśnie, to jest jeszcze kwestia zapisu tego bibliograficznego. Mam też takie sytuacje, że mam wywiad, no przeważnie piszę wywiad z taką osobą, dnia tego i tego, gdzie, tak w miarę dokładnie w tym przepisie i potem piszę w nawiasie tak, nagranie dźwiękowe i transkrypcja w zbiorach autorki, czyli autorki tekstu tego naukowego, czyli mojej. Natomiast jeżeli nie mam nagrania dźwiękowego, to piszę na przykład notatki w zbiorach autorki, notatki z wywiadu. I wtedy nie mam tego, a jeszcze piszę, czy autoryzowany, bo czasami się zdarza, że zrobię wywiad, a osoba już później mi nie autoryzuje. Miałam taką sytuację, że nie, będę tylko sprawdzał. Nie chciał autoryzować. No więc ja piszę nagranie dźwiękowe i transkrypcja, transkrypcja nieautoryzowana, czy autoryzowana, zawsze to zaznaczę. To ta nieautoryzowana już się robi wtedy mniej wiarygodna. No ale też niekoniecznie, bo mówię, że ktoś może nie chcieć. Dalej się z nami spotykać, albo nie mieć czasu, albo jakieś inne sytuacje wypadają. Czy jeszcze są jakieś pytania? No może. Tak. Troszeczkę z innej strony, niemetodologicznej, ponieważ Pani doktor wspomniała tutaj o Wawriakach i Mazurach, prawda? Wiem, że ten główny podział polega na tym, że Wawriacy na ogół są katolikami, Mazurzy protestantami. Czy o ile Pani doktor to badała, czy ma wiedzę na ten temat, czy w jaki sposób to generuje i czy mają jakieś inne doświadczenia na tę historię współczesną, jak oni oceniają tę historię najnowszą, jaki stosunek mają do państwa polskiego, czy to jest zbieżne mimo tych pewnych różnic kulturowych, prawda, między tymi dwoma grupami etnicznymi, czy raczej to jest wspólne doświadczenie, to samo. Tak, to jest wspólne doświadczenie po II wojnie światowej, natomiast to, że katolicy, warmiacy, ewangelicy, Mazurzy, już się to zatarło. Tak, zdecydowanie się zatarła ta różnica. Zresztą nie mówiłam, no, według spisu powszechnego nie mamy już warmiaków i Mazurów, nad czym ubolewamy, chociaż my znamy takich, tak, przyznających się do Warmii jeszcze, ale oni się nie wypowiedzieli w ten sposób. Warmiacy byli katolikami od XVI, XVII, XVIII wieku, jeszcze XIX, ale już po wojnie to się już zacierało, bo dużo małżeństw mieszanych, również z sąsiadnikami polskimi, więc to się generalnie zacierało, ale doświadczenia życiowe po II wojnie światowej mają wspólne, bo to były Prusy Wschodnie, pierwszy teren, na który Armia Czerwona wkroczyła, więc okropne sytuacje z gwałtami, mordami, podpaleniami i to oni nie patrzyli, czy ktoś był Warmiak, Mazur, a jeszcze nawet nie patrzyli, że ktoś się przyznawał do polskości, nawet mówił po polsku. Dla Armii Czerwonej to byli wszystko Niemcy. I tutaj już, poza tym tak samo państwo polskie podchodziło do Warmiaków i Mazurów wspólnie, bez rozróżniania. Oni mieli, tak samo opuszczali te ziemie, wyjeżdżali do Niemiec, byli traktowani jako Niemcy. Także to niestety były trudne doświadczenia i do dzisiaj nie możemy sobie z tym poradzić jako społeczeństwo Warmii i Mazur. Czy jeszcze? Jeszcze tutaj, ponieważ jest Pan doktor Ausz, to ja jeszcze powiem o dydaktyce może historii. Jak wywiad w dydaktyce zastosować? Nie wiem, czy z Państwa tutaj są też przyszli nauczyciele po specjalności nauczycielskiej. To jest bardzo ważne, żeby uczyć dzieci
A dzieci to może już tak, poszłabym wyżej, gimnazjum, liceum, a nie podstawówka. Przygotowanie się do wywiadu, prowadzenie wywiadów. Słuchajcie, ale nawet w podstawówce są takie tematy lekcji, gdzie mówi się zapytaj babci, zapytaj dziadka, jak się tam nie wyglądało. Nawet przy tworzeniu drzewa genealogicznego muszą iść do swoich poprzedników i korzenie wyciągnąć, tak? Czyli skąd pochodzili, to już jest rozmowa. A to jest właściwie wywiad, ale dziecko o tym nie wie. On rozmawia celowo z tą babcią i z dziadkiem. On ma cel, ma ustalone, mam zadanie, czyli muszę zebrać informacje do takiej takiej pracy, więc to właściwie jest wywiad, tylko tyle, że nie nagrywa. Ale już w gimnazjum, w liceum, szczególnie jak są teraz takie programy edukacyjne i projekty przez kartę organizowaną, czy przez jakieś tam ośrodki, chociażby teraz taka moda na tych żołnierzy wyklętych, czy wcześniej Katyń, prawda, czy w ogóle z historii najnowszej. Różne rocznice związane czy z Solidarnością, czy z Okrągłym Stołem, to są tematy, w których młodzież już może zbierać relacje. Tylko my jako nauczyciele musimy ich do tego przygotować. To może być kółko historyczne. Bardzo żałuję, że z kółek historycznych zrezygnowaliśmy tak w ogóle. Nie są płatne, więc nauczyciele no tak za bardzo nie chcą społecznie pracować, ale jeżeli już kółka, to do olimpiady przygotowują, czy do jakichś testów naturalnych, no, to nie rozwija ucznia generalnie, takie uczenie pod testy jakieś, czy pod pytania. Znajdźmy sobie jako nauczyciele taką grupkę fascynatów uczniów, bo i wśród nich też są tacy, których właśnie tą historią mówioną zainteresujemy. I już wprowadzają takie pewne elementy, jak mają ten wywiad prowadzić później. Wysłuchujmy na tym kółku, albo nawet na konkretnej lekcji, która tego dotyczy z historii najnowszej. Tego. To będzie zaangażowanie ucznia, to będzie dla nas materiał źródłowy też i to będzie kształtowanie ludzi, którzy wejdą później w dalsze życie i już będą widzieli, że to jest wartość. To jest wartość, umiejętność zbierania takich wywiadów, opracowania ich i tworzenie tych archiwów historii mówionej. Także to dla nauczycieli takie przesłanie. Tak, proszę? Ja chciałem zapytać o taką sprawę, bo tak jak pani powiedziała, że w zasadzie nie powinno się ingerować, prawda, w ten wywiad, w tą narrację tej osoby, którą pytujemy. Ale powiedzmy, że jest taka sytuacja, że robimy kilkoma osobami, prawda, z danej miejscowości, czy dotyczącą danego problemu. No i mamy, że tak powiem, no, namacalne dowody, że ta osoba mija się z prawem, prawda, że jednak ktoś tam próbuje upiększyć, czy co są takie opowieści typu jak kozacy w futbol grają, prawda. I teraz, czy z Pani doświadczenia jest na to jakiś sposób, prawda, więc zadając kolejne pytania, żeby jednak to w jakiś sposób weryfikować, prawda, żeby ta osoba no, odeszła od takiej formy przedstawiania tego? Zależy od celu, który my sobie postawimy, bo tak, nie ingerujemy, tak jak mówiłam, wtedy, kiedy jest wywiad narracyjny, bo on się kieruje innymi prawami, ale jeżeli mamy wywiad taki skategoryzowany pod tym względem, że my chcemy uzyskać informacje na jakiś konkretny temat, to jak najbardziej możemy przerwać taki wywód nie wiadomo o czym albo jakieś bujanie po błokach i sprowadzić tego rozmówcę naszego na dobre tory. No ja tak miałam właśnie kilkukrotnie, ponieważ ten mój rozmówca, on tak odbiegał od tematu, że a lubił też sobie popolitykować, czego ja nie lubię i nie mogę mu tu jakby wtórować, bo ani się na polityce nie znam, ani nie mam zdania specjalnie, więc ja go zaraz, ale Pani Lucjanie, przejdźmy do naszego tematu głównego, no i jeszcze raz, i po prostu go tak mobilizowałam do tego, żeby mówił dobrze. Natomiast tak, jeżeli nie chce Pan stracić, zależy kim jest ta osoba, może ona się od razu obrazi, nie wiemy, tak? Jeżeli Pan powie, a proszę tu mi nie opowiadać takich bajek, tak? By nie za bardzo, można było. Nie, ale nie, bo się może obrazić i nie powiedzieć. Natomiast jeżeli będziemy mieli później analizę, to możemy powiedzieć, że ta osoba mijała się z celem, mijała się jakby z treścią, z faktami, bo my trzy czy cztery inne osoby, a w źródłach jeszcze jest potwierdzone na to, co mówiły te trzy, cztery osoby, a to, co ona mówiła, jest niezgodne z tym, z prawdą. To my sobie zostawiamy na potem. Możemy dać jej mówić, ale zostawiamy analizę na potem, jak już będziemy mieli porównanie tych różnych wywiadów. I wtedy wyciągamy wnioski, że trzy, cztery osoby mówiły tak, a jedna wyraźnie mówiła inaczej. Zadajemy właśnie to pytanie źródle tym mówionym. Czy to ona chciała nas wprowadzić specjalnie w błąd, czy po prostu nie wiedziała i dlatego mówiła o innych rzeczach, żeby jakoś zapełnić czas?
Tak, to już później stawiamy konkretne pytania. Ale możemy też właśnie przerwać, bo wieczór wrócił do danego zagadnienia. Także nie mają specjalnie reguł na to. Trzeba wyczuć rozmówca. Proszę. Jeszcze mam jedno pytanie, mianowicie często praktycy historii mówionej wskazują, że stawiają taki zarzut, że historycy w zasadzie nie zajmują się historią mówioną i że zazwyczaj ich interesują raczej akta, no ostatecznie pamiętniki, raczej to, co jest utrwalone w formie pisemnej. Jakby pani odniosła się do tego zarzutu, zwłaszcza w kontekście na przykład sprawy Pawła Zuzaka? Że analizują tylko akta. No ale to tak jak mówiłam, no chyba nie możemy się przejmować, tak bym powiedziała, róbmy swoje. Nagrywajmy, transkrybujmy, róbmy z tego dokumentację, bo jeżeli będziemy się przejmować tym, że inni nas krytykują, no to oral historii nie pójdzie do przodu. Także ja jestem za tym, żeby nie przejmować. Tak, ja też się obawiałam, że w swojej pracy habilitacyjnej miałam tam chyba, słuchajcie, 20 rozmówców różnych, których też w bibliografii, to też był taki obawa, bo jak ich zapisać w bibliografii, to jednak praca naukowa, więc ja podzieliłam na źródła archiwalne, źródła drukowane i źródła mówione i wrzuciłam to zupełnie do tej pierwszej bazy źródeł. I to chyba zrobiłam jako pierwsza w ogóle w Polsce, dlatego że do tej pory źródła mówione są gdzieś tam z tyłu, przed internetowymi, zupełnie na samym końcu, prawda? Pamiętniki, relacje, wspomnienia prawie na samym końcu. A ja starając się podnieść rangę historii mówionej, i wy też tak róbcie, to będziemy, więcej nas będzie, będziemy mieli większą siłę przebicia wśród tych, którzy nas krytykują, że źródła mówione zaliczamy do rodzaju źródeł historycznych. Więc skoro są archiwalne i co tam dokumentacyjne, powiedzmy, drukowane jakieś, tam będą mówione. I tak to zostało zapisane. Nikt mi nie zarzucił z recenzentów książki, wręcz przeciwnie, bardzo chwalili, że te źródła mówione wykorzystałam w pracy, że one podnoszą bardzo wartość pracy, że dotarłam do takich informacji, których nigdy bym w żadnym źródle pisanym nie znalazła. I to bym chciała wam przekazać, że to są pokłady ludzkiej świadomości i pamięci, są fascynujące, są niesamowite i my powinniśmy to utrwalać. I to później właśnie co dalej z tym utrwalić teraz, ale potem jak najwięcej wykorzystywać w pracach naukowych. I ja myślę, że profesorowie, czy te rady wydziału, które tam decydują o tych różnych pracach, oni się z czasem przekonają. Już tu widzę, że na waszym uniwersytecie jest dobry klimat, szczególnie to, że możecie takie spotkania robić, czy możecie się dowiadywać, że jest to przynajmniej, może nie tyle mile widziane, co przynajmniej nie blokowane, tak? Nie jest to norma na innych uniwersytetach. U mnie jest chociażby to, że mam zajęcia ze studentami z archiwalnej historii. I też im to przekazuję, jest to w program wpisane, więc też wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, którzy kończą tą specjalność historyczną, mają to w programie. To też dobrze, przynajmniej jakieś ziarno zostanie zasiane. Może oni z czasem zrozumieją ideę tego wszystkiego, ale jeżeli my sami nie będziemy o siebie dbali, czyli nie będziemy tego wkładać do swoich tekstów naukowych, nie będziemy tego publikować, nie będziemy organizować konferencji, co już tu Państwo też robicie, to o nas nikt nie zadba, tak bym powiedziała. Dziękujemy bardzo pani doktor za interesujący wykład i korzystając z okazji zapraszam już na kolejny, prawda? Mianowicie w czwartek 20 marca naszym gościem będzie pan profesor Pomorski. Dziękuję bardzo.